Czy w rezultacie wstąpiłeś do Konfederacji Polski Niepodległej? No więc teraz jest historia z KPRN-em. Otóż po tych już dłuższych kontaktach, one trwały prawie dwuletnie, i współpracy wzajemnej, bo ja przecież ich prasę tutaj kolportowałem na teren Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ. No, jaka to była prasa? No to oni wydawali opinie i komunikaty, no i rewolucja bez rewolucji. Nie? I żeśmy się u Tora spotkali i mieliśmy, Tor miał prasę, którą wcześniej ktoś do niego zawiózł, i tą prasę mieliśmy właśnie rewolucję bez rewolucji, jakieś komunikaty, ja miałem plecak i zabrałem tą całą prasę do tego mojego plecaka. I później wychodzimy po tym spotkaniu, tam żeśmy rozmawiali też o różnych sprawach, wychodzimy z tego spotkania, było już ciemno, ja mam plecak na plecach, idziemy z jednej strony Gąsiorowski, z drugiej Baran, i w pewnym momencie ja widzę, że naprzeciwko idą trzech faceci do nas. I ja wyczułem, taki miałem instynkt jaki, że to są SB-ki. I gdzieś było już 30 metrów, to ja się wycofałem z tyłu, zostałem wtedy, także Gąsiorowski z Józkiem poszli do przodu i z nimi się zetknęli, kiedy ja już byłem w tyle z 30 metrów. 20-30 metrów, nie? I oni mówią, służba bezpieczeństwa, dokumenty. A ja się w tym momencie obróciłem napięcie i dyla do przodu. Ucieka i przeskoczyłem to ogrodzenie. Tam już było strasznie ciemno. Sowałem się za tym ogrodzeniem, wyrzuciłem plecak. No i tam był taki duży kij. Wziąłem taki duży kij do ręki i siedzę za tym ogrodzeniem. A oni lecą, ale jak się zrobiło ciemno, no to się wycofali. Wrócili z powrotem, wsiedli samochód i tym samochodem jeździli tam z powrotem i oświecali. Ja tam siedziałem i później lasem przedostałem się na Salvator, na przystanek. I już nie wsiadłem w autobus, bo bałem się, że oni tam mogą mnie obserwować, tylko przez Błonia i pojechałem do moich znajomych, nie do Żaczka, tylko od razu na Józefińsko, na Józefitów do Łuczyńskich. I tam zostawiłem te materiały, a do Żaczka przyszedłem już zupełnie bez placek kadrowych. No i za jakiś moment przyszedł, patrzyłem się, czy tam mnie ktoś nie obserwuje, no ale nic podejrzanego nie zobaczyłem. I po jakiejś pół godzinie czy godzinie przyszedł do mnie Krzysiu Gąsiorowski, tam na piąte piętro, gdzie jedynce mieszka. Notabene tajny współpracownik. Tajny współpracownik. I on mówi, aleś się dzielnie zachował, mówi do mnie. Mówi, dzielnie zachował, mówi, super, że załatwił sprawę. Ja mówię, no ale mówię, Krzysiu, ale jak to się stało, że oni wiedzieli, że my wychodzimy? A słyszy takie opinie, głównie od Sonika, że KPN jest zaubeczony. Że tam pełno SB-ków, że to jest agentura SB-cka. No sam Moczulski. Że to jest agentura SB-cka. Więc ja po prostu tak, z jednej strony mi się podobały ich program i ich myśli, założenia, którymi się w pełni utożsamiałem, a z drugiej strony zaczynałem nabierać coraz więcej nieufności. Ale z kolei miałem duże zaufanie do Tadeusza Stańskiego i Romka Szermietiewa, których uważałem za naprawdę ludzi o wysokim morale i dużej wiedzy i za inteligentnych gości, nie? Patriotów. Ja się zgodziłem, bo już podjęli decyzję, że formalnie będzie tworzony KPN. Idziemy na takie ostateczne rozmowy, to był bodajże sierpień i pojechaliśmy. Rok 79. I ja pojechałem wtedy, wziąłem ze sobą Piotra Boronia Jezusa, i Janusza Pieszałę, któregośmy oddelegowali z Akcji na Rzecz Niepodległości z Piotrem Steckiewiczem do Ruchu Młodej Polski, żebyśmy mieli kontakt z Ruchem Młodyjskim, do Aleksandra Hala. I on był tam naszym przedstawicielem z Akcji na Rzecz Niepodległości w Ruchu Młodej Polski. I oficjalnie on się tam aktywizował. Przyjeżdżamy do Warszawy, wchodzimy tam na Joracza do jego domu, weczek. Jest, pamiętam rano, byśmy pociągiem przyjechali nocnym, bo byliśmy biedni studenci, to żeśmy jeździli tak tanimi pociągami. No i po prostu wchodzimy do mieszkania, ja się przedstawiam, że tu jesteśmy, a tam, że jesteśmy z Krakowa, tak, no, a tam jest jego żona Marika się nazywała. I ja się pytam, czy żeśmy zastali pana Moczulskiego, a ona mówi, wodza nie ma. Ona odpowiada, wodza nie ma, w tej chwili poszedł, ale będzie za godzinę, panowie tutaj się rozgoście, herbatka jest, możecie sobie wypić herbatkę tego, no to nas tam ugościli, ale ja tak się trochę zdeprymowałem, wodza nie ma, już go wodzę nazywają. No i później Moczulski wrócił, serdecznie się z nami przywitał tego, no i razem z nim pojechaliśmy maluchem
nad Zelek Zebrzyński. Tam był, tam przyjechał też Szermietiew, Romuald, Stański i było jeszcze chyba tam z dwóch facetów, nazwisk nie pamiętam. No i odbywają się rozmowy. Mówię, panie Moczulski, czy... Nie, Leszek, żeśmy byli chyba na ty, bo on też po prostu po jakimś czasie to kazał sobie namówić po imieniu. Mówię, Lechu, czy tu już była Ruch Młodej Polski, bo on mówił, że Ruch Młodej Polski też wstąpił do KPN-u. A on mówi, tak, był tu Hal z całą grupą i wszyscy wstąpili do KPN-u. A ja mówię, to w porządku, to my też wstąpimy, nie? My będziemy też. No i te rozmowy tam się były, odbyły, ale on potem pojechał kupić prowiant i ja podszedłem do jego córki, która wcześniej tej rozmowy nie słyszała. Tak. I to nie była jego córka, tylko córka jego żony, nie? Tak, Pasierwica. Pasierwica. I po prostu mówię tak, słuchaj, no powiedz mi, czy tutaj już Aleksander Hall był z grupą i wstąpił do KPN? No on był, ale się nie dogadali, z tatą się nie dogadali, nie wstępuj, ale to nie ma co się przejmować, bo to KPN i tak tutaj powstaną bez niego. I ja wtedy, dla mnie to było tak, jak kubeł zimnej wody. I ja byłbym wszystko zrobił dla Moczulskiego i po prostu dla całej idei, ale pod jednym warunkiem, że nie ma kłamstwa i obłudy żadnej. On by to nazwał polityką. On to nazwał polityką, a dla mnie to było kłamstwo, obłuda. Tak. I ja mówię wtedy do Piotra, tak, mówię, słuchajcie koledzy, jeżeli gość, który pretenduje do tego, żeby zostać szefem narodu polskiego, on przy pomocy kłamstwa takich młodzików jak my chce zaangażować, wciągać w politykę, a nie ma odwagi powiedzieć prawdy, jak, to ja nie chcę mieć z takim człowiekiem nic do czynienia. Nie wiem jak wy. I oni mówią, zgadzamy się z tobą. I wtedy ja mówię do Szermietiewa i Stańskiego, że na dzisiaj my nie wstępujemy, damy później odpowiedź. I potem oni przyjechali do Krakowa. Ja mówię, no nie, ja nie wstąpię, mówię do Romka Szermietiewa i do Stańskiego, bo oni tu przyjechali razem, bo im bardzo zależało, bo wiedzieli, że ja tutaj mam niezłą grupę, to przecież się nic nie działo, nie? No, masz bazę, no stworzyłeś bazę. No. Była baza duża i kontakty były niezłe i wtedy ja mu mówię, słuchajcie panowie, no ja z całym oddaniem, jeżeli wy będziecie szefować, to jak wstępuję, ale póki będzie Moczulski szefem KPN-u, to ja nigdy do KPN-u formalnie nie wstępuję.